Okej, cześć Polska. No ciężko dzisiaj, ciężko, ciężki dzień. I takie pytanie mam do ciebie, tak się zastanawiam, czy wiesz, czy znasz odpowiedź na to pytanie. Kiedy przedsiębiorca ma lekki dzień? Odpowiedź jest następująca. Wtedy, kiedy zdecyduje, że tak jest. Kiedyś myślałem właśnie, że mogę mieć takie lżejsze dni i cięższe dni. Że to zależy od czynników zewnętrznych, jaki ja mam dzień. Czyli to nie ja decyduję o tym, jaki mam dzień, tylko czynniki zewnętrzne. Czyli na przykład coś się wydarzy i mam ciężki dzień. Albo coś się wydarzy fajnego i mam lekki dzień. Ale prawda jest inna. Teraz już o tym wiem. To, czy ja mam dobry, czy zły dzień, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Czyli tak naprawdę to, że czuję, że mam zły dzień, to jest tylko moja emocjonalna odpowiedź na to, co mnie dzisiaj spotkało. Czyli nie spotkało mnie nic złego, to ja czuję się źle z tym, co mnie spotkało. Albo czuję się dobrze z tym, co mnie spotkało. Czyli to jest tylko i wyłącznie moja emocjonalna odpowiedź na wydarzenia, które dla jednych mogą być dobrym wydarzeniem, dla innych niedobrym. Czyli to, co dla jednych ludzi może być pozytywne, dla innych będzie negatywną rzeczą. Takim dobrym przykładem jest zwolnienie z pracy. Wiele osób byłoby załamana tym faktem, że zostaje zwolniona z pracy. Ale ja osobiście znam osoby, które określiłyby ten dzień jako jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Dlatego, że nie mogły się doczekać, kiedy w końcu zaczną robić coś na własną rękę. I ten dzień zwolnienia tylko zdopingował ich do tego, żeby w końcu zacząć działać i myśleć samodzielnie. To my wybieramy, czy dane dni są w naszym życiu dniami udanymi czy nieudanymi. Cokolwiek się nie dzieje, cokolwiek nie doświadczamy, to my decydujemy o tym, w jaki sposób reagujemy na to. I to właśnie nasza reakcja determinuje to, w jaki sposób się czujemy. Czyli jeżeli reagujemy stresowo, jeżeli reagujemy wściekłością, jeżeli nasze emocje są negatywne, to ten dzień będzie nam się jawił jako jeden z najgorszych dni w naszym życiu. Jeżeli natomiast damy sobie doświadczyć pozytywnych emocji, spróbujemy znaleźć w tym coś dobrego, postaramy się obrócić to wszystko w jeden wielki żart, postaramy się po prostu z tego śmiać, to właśnie spowoduje, że ten dzień stanie się zupełnie inny. Polecam więc właśnie tego typu podejście, tego typu dystans. Tak w ogóle ty jesteś na vlogu teraz. Co? I dlaczego ten dzisiejszy dzień tak bardzo mnie zmęczył? Otóż od rana pracowałem dosyć ciężko. Z Dominiką przygotowywaliśmy raporty finansowe, które pomogą nam w zakupie pierwszej nieruchomości w Anglii. Cały ten proces pokazał mi, ile wątków aktualnie w moim życiu się dzieje, ile wątków ja naraz, ile projektów naraz ogarniam. I okazało się, że poczułem bardzo duże spięcie, poczułem się bardzo zestresowany, poczułem się, że ciężko mi być tu i teraz. I nawet kiedy wyszedłem na spacer z dziećmi, nie byłem tam. Ja byłem myślami gdzieś indziej, byłem cały spięty. Mnie spacer z dziećmi dzisiaj zmęczył. I kiedy ty jesteś w takiej sytuacji, że nawet czujesz, że wyjście na zewnątrz, że przebywanie z innymi osobami cię męczy, to właśnie warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ja odetchnąłem dzisiaj po południu głęboko i zobaczyłem, nawet moje ciało chciało oddychać. Dostałem takich duszności, które były spowodowane właśnie tym, że moje ciało chciało nabrać oddechu, nabrać powietrza. Jasny komunikat. I tak samo to spięcie to jest komunikat mojego ciała, który mówi mi nie to, że jest bardzo beznadziejny dzień, tylko mówi mi to, że są rzeczy, które nie są uporządkowane. Są rzeczy, nad którymi mam popracować.
I doszliśmy dzisiaj z żoną do wniosku, że jest najwyższy czas w naszych firmach zatrudnić asystenta, zatrudnić kogoś, kto pomoże nam zrealizować te codzienne zadania, które już zaniedbaliśmy. Po prostu jest tak dużo wątków, tak dużo pracy. My jako przedsiębiorcy chcemy skupić się na rozwoju naszej firmy, chcemy skupić się na tym, w czym jesteśmy najlepsi. Natomiast czasu w dobie jest tylko 24 godziny. Mamy rodzinę, mamy inne potrzeby spędzania czasu z nimi i nie jesteśmy w stanie wszystkiego wykonywać. I to jest ten moment, kiedy potrzebujemy osoby, które pomogą nam realizować te potrzeby w zakresie obsługi klienta, w zakresie odpowiedzi, w zakresie kontaktowania się z ludźmi. Już czuję, że od jakiegoś czasu nie wyrabiam z odpowiedziami na wiadomości, na e-maile. Po prostu przerasta mnie to w tym momencie i to już jest ten moment, kiedy nie chcę zostawiać ludzi bez odpowiedzi, ale niestety coraz częściej tak się dzieje. I dlatego właśnie jest mi bardzo głupio często i to powoduje to ogromne napięcie, że co się stanie, jeżeli nie odpowiem na wiadomość? Co się stanie? Ktoś mnie prosi o coś, żebym coś zrobił. Pyta się mnie o ten podcast, który z tą osobą nagrałem. Kiedy będzie opublikowany? A ja mówię, nie wiem. Nie wiem, bo nie mam w tym momencie możliwości, nie mam w tym momencie czasu, nie mam w tym momencie pomysłu, kiedy ja to zrobię. I to jest właśnie to, co powoduje, że jestem zestresowany, jestem spięty. To jest to, co powoduje, że moja praca staje się czasami przekleństwem. To jest właśnie to. To spięcie to jest taka bardzo cenna wskazówka, która wskazuje, pokazuje właśnie, co należy zmienić. No i teraz zobacz. Takie spięcie, takie trudne momenty, jeżeli one są wskazówkami, jak zmienić coś, żeby było lepiej, to stają się one pozytywną rzeczą w naszym życiu i nagle te trudne dni stają się łatwiejsze, stają się ciekawsze, stają się bardziej ekscytujące. Dobra, idziemy już stąd. Rodzina czeka. Ty, zobacz, jak ciemno już. O, masakra. Coś ludzie łażą. My w Anglii jesteśmy? Ja pierdzielę, takie ciepło. W Anglii jesteśmy, to jest po prostu niesamowite, nie? Rzadko się zdarza. O, popatrz, taki fajny efekt.